Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rebel Cops. Spora przerwa była, ale jak wspomniałem w jednym odcinku, naprawdę jej potrzebowałem, bo szlak mnie powoli z tym trafiał. Dobra, kupujmy sobie rzeczy. Na pewno tazery chcę kupić. Dobra, amunicja też się przyda. Ile już? 3000. Dobra, jeszcze to i to. Do rewolweru mam sporo, tak jedną paczkę możemy jeszcze wziąć. Do strzelby też. Tłumik. A może się przydać pistolety też. Hełm. A też możemy wziąć. Dobra, jeszcze więcej amunicji. Do tego nigdy mało. Dobra, kupujemy. 355 zostało, no ale to akurat mało istotne. Lotnisko. Lionel Boone jest przetrzymywany na lotnisku przez ludzi z Ujewa. W Kolumbii Lionel Boone jest narażony na niemal pewną śmierć. Kiedyś zabił na służbie jednego z rewolucjonistów, którzy napadli na bank w Ripton. Teraz dawni znajomi chcą wyrównać rachunki. Na lotnisku możesz nie tylko uratować policjanta, ale też zadać kolejny cios przestępczej organizacji z Ujewa. W końcu Kolumbijczycy nie będą chcieli współpracować z kimś, kto nie dotrzymuje terminów dostaw i zagraża ich rewolucji. Okej. Nie ma powtórki, więc jedziemy. Samolot z następną dostawą broni i zakładnikiem na pokładzie ma dziś wylecieć do Kolumbii. Jeśli nie chcesz, żeby Boone zginął, przede wszystkim musisz nie dopuścić do startu samolotu. Jeśli uda ci się go w porę unieruchomić, policjant nie wpadnie w ręce mściwych rewolucjonistów. Wątpliwe, by Boone był cały czas przetrzymywany na pokładzie. Najprawdopodobniej będzie w jednym z hangarów na lotnisku. Do startu zostało niewiele czasu. Samolot jest już zatankowany i stoi na pasie startu dobrze strzeżony. Ludzie z Ujewa zajęli lotnisko latem i od tego czasu się tam zadomowili. W centrum dowodzenia i sterowania lub w okolicy musi być ukryte coś cennego. Okej. Okay. Połóż żartować interesy. Ludzie z Ujewa przejęli lotnisko i wykorzystują je teraz wszystkie sprawy samolotu do przemytu. Pilnie potrzebuję dotrzeć do Geringsbergu i przekonać mojego głównego klienta, by odnowił naszą umowę. Jeśli go stracę, zbankrutuję. Nie chcę jednak negocjować ze zbirami z Ujewa. W hangarze niedaleko pomieszczenia kontrolnego znajdziesz stary zarezerwowany samolot, którego nikt od dawna nie używał. Można nim całkiem bezpiecznie latać. Wystarczy, że naprawisz drobiazg w silniku. Dam ci narzędzia. Musisz się tylko dostać do hangaru i naprawić samolot. O resztę się nie martw, mam licencję pilota. Okej, okay. I tysiak za... Zabierzemy to. Może jak to boli, że mogę tylko 6 liniarzy na to wysłać, nie? Damy półkę. No niestety ma tylko 4 spraw, będzie najwięcej. Dobra, alerta jest, widać, że jest zmęczony, więc jego wyślemy tutaj. Rołk niech będzie tutaj. Samo jest tam i tu pomoże. Kadriostro i Glickberg niech pomogą. Nie. Czy rewolwer? Co nie masz tutaj zaczynać? Randy, mam cały pakiet. Teraz tak, tłumik. Czy ja chcę użyć tłumika? Mogę, czemu nie? Lunety oczywiście też użyję. Tazer to jest must have, tak samo jak pałeczka. Czy ja chcę granat? No, niech ma jeden na wszelki wypadek. Też mały potrzebujemy. Wytrych. Nabijamy bronię. Dobra, karabin ma ile w sobie? Chyba maksymalnie jedno, tak woli. No ale to jest też to, ja nie zamierzam strzelać z tych broni, więc jeden magazynek powinien wystarczyć, więc dajmy mu 2 wytrychy. Na wszelki wypadek. Bułka, ta niech ma też pistolet i karabin. Też niech ma pełną ochronę. Taser, tłumik. Nożyk. Właśnie, ja wolę ich nie zabijać, nie? Więc nie wiem, czy ten nóż jest, się tak opłaca. Tutaj. Raz. Teczka. Dobra. Nie. Jeden tazer jej wystarczy w zupełności. Teczka, 2T. Dobra, mi też jeden magazynek. Granatu danemu może.
Kurde, to jest to, bo granat też się czasami przydaje. Ale to jest to, bo tu będzie od cholery ludzi, więc czy to się opłaca? No nie, no niech na wszelki wypadek niech ci, co na główną idą, to niech właśnie mają te granaty. Dalej damy to. Tutaj więcej lunet nie mam, no to trudno. Umik, taser, granat. Dobra, to niech ma nóż i wydrych. Nawigę bronię. Teraz ten. Tu. Pistolet, nie mam już pistoletu, więc dałem mu rewolwer. Chcesz? Laser. Granat, niech ma pałkę. Nożyk, niech ma apteczkę, niech ma wydrych. I oczywiście nabite bronię. Szateczka, nóżyk, wytryk. Tam dwa kwiateczki. Raz. Ona ma strzelbę. Dobra. Ten też ma strzelbę. Rewolwer. Pałka, nóżyk, apteczka, dwie nawet, wytryk. Kawki. Też niech ma kwiateczki. Zobaczmy, samo jest tani Allardyce razem. Tak, oni mają pistolety. Oni nie mają paczki amunicji ze sobą. Pistoletu wynajmniej. Ale mówię, bo nie zamierzam tutaj za bardzo działać na głośno, więc to też nie ma znaczenia. Dobra. Myślę, że jestem gotowy. Zobaczmy, czy uda się to przejść. Tym razem w ciągu jednego odcinka. Bo mamy limit czasowy 33 tur, jeśli dobrze zauważyłem. Okej, gdzie by go tu wysłać? Tu jest tak w miarę niewidoczny. Widoczna, przepraszam, więc... Chociaż... Aż tędy. Jeden z tej strony. Okej, tam był jakiś nowy gościu chyba. Jest jakiś ten? Tutaj nie ma. Tu? Te zadania? Też nie. Kurde, bo pamiętam, że wykonywałem tą misję poza nagraniem. Znaczy poza nagraniem. Nagrywałem już raz, ale po prostu jakby zaczęło przez pół godziny ciągle nie wychodzić, to sobie wyłączyłem po prostu misję i odpuściłem sobie. Właśnie, tam się wysiadał monit a propos tego gościa, ja właśnie nie pamiętam, co on robił. To jest błąd. Jeszcze oni, kurde. W takim durnym miejscu stoją. Co oni? Tu wejdę, ale co mi z tego, że tu wejdę, jak ten gość mnie zauważy po prostu z dystansu. Nie wiem, mogę się najwyżej tutaj schować i mam w takim miarę spokój, nie? Right away. Yolo. Okej, nie zauważył. Bardzo dobrze. To ty, kolego, teraz tutaj dołącz. Też tak w miarę niewidoczny. Okej, to jak najbardziej na plus. Dobra, w razie W. Taktyczny zapis. Będzie wyrwać nam tego gościa. Dobra, bułka miała tą opcję aresztowania z dystansu chyba, co nie? Pytanie, na ile to się z tej odległości uda. Dobra, czy ona ma taser? Ma i ma wysokie szanse na zatrzymanie go z odległości. O, albo to! Laser czy to? Hold it right there! A udało
się. Teraz ona już tu podejdzie. Wgląd od razu do środka i przy okazji... No już przygotowani na tego jesteśmy. Ten tutaj teraz. On jak w sumie... Chcę tego dać tutaj. W sumie niech idzie. Bo dopóki nie ma alarmu, no to... nie będzie afery. Zbytnio. Dobra, tutaj, tutaj. To jest tam się tutaj. Ci na razie niech stoją. Ten nie wiem jak operuje. Dobra, no jak tędy przejdę, no to mnie ten na pewno zauważa. Tego wolę uniknąć. O właśnie, on tak fajnie idzie z tej strony. Got it. Na złości mamy oczywiście wglądu. Teraz powinno być lepiej. Tak, tak, tak. Visual i w środku też widzimy. Dobra, i oby to się teraz nie zjebało, nie? Okej. On sobie wchodzi. Ja się zainteresował. Wypadałoby się szybko ewakuować. Bułkę pewnie zauważył. Dobra, to bułka, ty już się weź tutaj przesuń od razu. Kurwa mać. O! Chociaż? Kurde, nie pamiętam właśnie co, o co chodziło z tym. Jak mogę teraz, wiecie, walnąć pałą, no to byłoby zajebiście, ale jak nie mogę, no to jestem w dupie. To może otworzyć wytrychem albo wyłamać. Miał trzy tury, trzy ruchy byłoby zajebiście, ale że nie ma, no to problem. Dobra, to Rogue, weź tego gościa skuj. Okej, i się tutaj schowaj. A ty ziomeczku, tutaj do niej dołącz, żeby cię nie było właśnie widać. Nie wiem, czy jemu się ta tura przeniesie, ale dobra, sprawdzimy. Dobra, taktyczny zapis. To jest to, bo Duval ogólnie jest spoko, ale dopóki ja nie mam dopóki on se tłumika nie ogarnie, to nie ma sensu, kurde, go używać. Chyba, że tak, o, weź i na przykład... Wow, co jest? Wow. Dobra, rozumiem, do tutaj muszę naprawić ten samolot. Albo ten. Ten wygląda lepiej. Ja nie, bo mówię z ryzykiem, chyba o ten. Tu musimy unieruchomić samolot. W ogóle jest tutaj pusto. Jaki ten snajper nie ma wglądów na taką odległość? Nie widzi. Bez sensu. Aha, serio? Nie mogę? Dobra. Tu mamy dwóch. Okej, Brick Breaker. Spoko. Taktyczny zapis w takim razie. Chyba drugi. Tak. Miałem najpierw tego użyć, a potem... Dobra, czy on ma taser? Dobrze, czego? Nie jestem pewny. Dobra, podejdźmy. Ma taser? Ma taser. To taseruj. O! Aha, dobra! Kurde, dobra, czekaj, czyli co? Czyli taser jest nieskuteczny? Czy po prostu muszę go dwa razy czymś dupnąć, żeby mu coś zrobić? Zobaczymy. To jest jeszcze... A tak, bułka się nie ruszy. Bo nie ma jak. Zobaczmy, ma pałą. Done and done. Okej, dobra, pałą się udało. Czyli... walić pałą, albo dać sobie spokój. Okej, czyli jak ten jest ogłuszony, tu nikogo nie ma, czyli tego kolejny dużo trzeba zdjąć. Dobra, tu mamy kolejne fanty. Mamy kolejneczków. Dobra, otwieram okienko. Niestety zużyłem chyba teraz wytrych, tak mi się wydaje. A nie, okej, dobra. Ludzie otworzyłem. Jeszcze lepiej. Dobra, Alarm Dice ma niestety tylko jedną akcję, bo tutaj stanę jeszcze. Kurde, nie wiem jak ten gościu na dole się będzie, kurde, przemieszczał. Jak on się obróci,
teraz tak, samo jest tam. On ma chyba tazer, co nie? Nie, nie ma. Dobra, to tym bardziej się nie wiedzę. Allardyce? Allardyce ma tazer, tylko niestety... On potrzebuje dwóch ruchów co najmniej, żeby wejść i typa unieszkodliwić. Ale jeśli ten gościu by się odwrócił i zobaczył tego typa ukuszonego, no to delikatnie mówiąc, mielibyśmy problem. Ale gdyby tych trzech zebrać w jednym miejscu i użyć tu granatu, byłoby naprawdę super. No, ale że niestety to się raczej nie wydarzy za szybko, no to nie ma co nawet liczyć taki przebieg wydarzeń. Dobra, mam nadzieję, że Allardyce'owi przejdzie teraz do kolejnej tury ten jeden ruch. Ten se idzie. Zobaczmy. Tak, okej, dobra, czyli na szczęście w przypadku Allardyce'a niezależnie od tego, czy jest zmęczony, czy jest w pełni sił, ruch przechodzi mu do kolei, jeśli nie wykorzystam wszystkich dwóch ruchów, to jeden mu przechodzi dalej. Tak, ja wiem, że on tam jest, tylko chcę tam iść właśnie. Wykorzystuję jeden ruch. I teraz, jakie mam szanse? Połowiczne, ale na szczęście mam też tazer. Dzięki czemu mogę go bardzo ładnie unieszkodliwić. Teraz ty tego możesz skuć. O, jeszcze stówkę dostał, bo taki specjalny gość to jest. Czyli możesz tutaj przemieścić do kolejnego typa od razu. Teraz ten... Dobra, co on ma za umiejętności? On ma perswazję. Sokole oko, no ale właśnie, nie ma tego, to mi niestety bardzo tutaj jest nie na rękę. Ajajaj, szkoda, szkoda. Rogue. Rogue ma perswazję i zatrzymanie, ale nie ma na tyle dojścia do niego, więc no, oni se tu poczekają. No wie, w takim razie, to wejdź teraz tak, Allardyce. Jakby to tu zrobić? Może tak samo jest tam? No, to już najlepsze. Samo jest tam, jak ludzie. Tak, 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 widać ich. Kontynuuj. Chcę mieć nim wgląd właśnie na ten korytarz, żeby zobaczyć, czy... Dobra, mamy kolejnego silnego typa. Mamy tego gościa znowu. Dobra, Allardyce, wkraczasz. Zgarnij tutaj tę siłeczkę. I tego typa teraz. Włóż. Ten to niestety zauważył. No i teraz mam, kurde, problem. Mógłbym użyć tego, ale nie chcę. Czy mogę użyć... Nie, nie to. Czy mogę dać ruch? Nie, ale mogę, kurde, użyć tego. Ajajaj. Dobra. To wczytajmy to w takim razie. Dobra, jestem właśnie tutaj. Czyli jednak wypadałoby Allardyce'em się tam przemieścić, a nie tym. Albo olać sprawę totalnie i poczekać, aż gościu pójdzie sobie, ale niestety. Przez to, że nie mam wglądu w tego typa, czy w ten korytarz, no to nie wiem właśnie, czy gościu idzie dalej, czy nie. Dobra, tazer once again. Tego typa skuć. Pięknie. Teraz tutaj się przemieścić. Wszyscy stoją. Allardyce. W sumie on mnie raczej nie będzie widział, więc mógłbym się tutaj skampić, nie? Te dwa ruchy. Dobra, tu sobie zrobię na wszelki wypadek kolejny taktyczny zapis. Zobaczmy. Tak, 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 wiem. Dobra, ten teraz mnie ostrzega. Kontynuuj. Czy ten mnie zauważył? No, niestety zauważył. Dobra. W takim razie czekujemy to. No i olewamy akcję. Czekamy na rozwój wydarzeń. Ten tylko
jesteś jeszcze bliżej. O, i to już powinno być idealnie. Breaker, weź tego typa skój. Ja i ustaw się bardzo ładnie tutaj powrotem. Na szczęście jest czysto i to mi jest jak najbardziej na rękę. Czy bułka miała to samo co Allardyce, że jej przychodzi turak? Kurde, nie jestem pewien. Zobaczmy, jakie ona ma umiejętności. Rycerz? Nie. Pierwsza nie. Cierpliwość? Okej, okay, cierpliwość. Czyli to jest to. Jeśli nie wyda wszystkich punktów akcji, otrzyma na samej turze dodatkowy punkt. Czy Allardyce ma to samo? Tak. Dobra. Czyli kto jeszcze ma cierpliwość? Rogue ma cierpliwość. Ten nie ma. Brickbreaker nie ma. Samojestan też nie ma. Dobra. Czyli Allardyce, Rogue i Bułka mają cierpliwość i mogę, na, jak mam dwa ruchy, to lepiej wykonać tylko jeden. Żeby mieli trzy ruchy w kolejnej turze. Spoko. Rogue w takim razie. Ona może w dwa ruchy tutaj dojść. Dobra, ona niech przejdzie w jeden ruch. Tak, 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 wiem, że on tu jest. I teraz taktyczny zapis. W razie gdyby się miało nie udać od razu go zgarnąć w taki sposób. Dobra, nie udało się, więc powtarzamy. Znowu się nie udało. Jeszcze raz, bo chcę właśnie te trzy ruchy złapać typa i od razu się cofnąć, nie? Nie! Kurde, nie ta opcja. Ale się udało przynajmniej. No, come on! Niech to zaskoczy w końcu. Dobra, mamy go. I teraz możemy się przenieść tutaj. Ci się nie powinni nam w ogóle zainteresować. A mamy wgląd bardzo ładnie do środka. Teraz ten niech się przesunie pod okno. I je bardzo ładnie po cichu otworzy. Bułka nie robi nic. Allardyce. Dobra. Tutaj kolejny taktyczny zapis. Spróbujmy. To jest to, on musi być centralnie pod drzwiami, żeby widzieć, co jest dalej. O, chyba, że ten teraz pomoże. Okej, nie łapię tamtego, czyli może tamtego nie ma. Może tamtego tam nie być. Okej, jest, ale na szczęście jest odwrócony tyłem, a to mi jak najbardziej na rękę. Dobra, czy ja chcę te dwa ruchy teraz wykorzystać? Może lepiej nie. Czy, w sensie, nie, czy chcę kombinować? Lepiej nie. Lepiej go unieruchomić i teraz właśnie samojestanem tego typa zgarnąć. Zobaczmy, tutaj możemy to zajmować od razu. Ten jest na 4 tury wyłączony z rozgrywki, ale teraz możemy go bardzo ładnie wyłączyć tak totalnie i ten gość, jak teraz się tu odwróci, to nie powinien go w ogóle zauważyć. To mnie jest jak najbardziej na rękę. Dobra, bułka, niech poczekam. Okej, ten będzie idealnie teraz do zgarnięcia. Mam nadzieję, że nie ma tam kumpla w środku, bo to było trochę niepożądane. Breaker, otwieraj okno w takim razie. Understood. Dobra, jest skryty, więc może wejść. Gościu. Dobra, Allardyce musimy wykorzystać jedną akcję. O,
O! Jak to się uda... Jak to się uda, to będę naprawdę przeszczęśliwy. Nice! Pięknie. Zagrożenie wyeliminowane. I Allardyce ma jedną turę. Czyli dodatkowy ruch w następnej turze. Samo jest tam cierpliwości nie ma, ale chociaż przesuniemy kawałek bliżej. A co najlepsze, ten gościu tutaj nie powinien się w ogóle zorientować w niczym. Nie powinno tu być w ogóle alarmu. Mam taką nadzieję. Bułka może tutaj przejść. On, okej, on ma trzy ruchy, więc... Przechodzimy. Tutaj zbadamy lodówkę. Tutaj parmigiana w środku. Wejdźmy tutaj. O, od razu też tutaj coś mamy. Jakiś ostry sosik. Dobra, czy mogę go zgarnąć? Mogę nakazać mu się nie ruszać, ale mogę go też spróbować zgarnąć. Mamy nawet duże szanse, ale oczywiście taktyczny zapis once again. Gacie, udało się za pierwszym razem. To zużyło niestety wszystkie akcje, no ale warto, myślę. Warto było to zrobić. Dobra, tutaj jest ryzyko, że ten się odwróci niestety w kolejnej turze, a samo jest tam. No jak tu będzie, no to ja niestety, ale będzie dość widoczny. Więc niech stoją jak stoją. Teraz ta dwójka. Dobra, on musi tu wejść, więc... Wejdź tu. Okej, jest, ma kumpla w środku. Więc tego gościa pogłóż, a jest apteczka też. Ty roll w takim razie. Dobra, czy ja chcę wykorzystać od razu jej te dwie ruchy, czy chcę poczekać z nią do kolejnej tury? Dobra, no tutaj są typiarze, to o tym wiemy, więc niestety, ale wypadałoby, żeby ten typ nie był zbyt widoczny. Więc lepiej będzie poczekać. Ale za to możemy tego typa od razu skuć. Mamy wgląd. Dobra, w razie W mogę się tym typem jeszcze potem zająć, nie? O, pięknie, nawet nie muszę, bo on postanowił iść w totalnie innym kierunku. Zmierzamy bardziej na rękę. Okej, okay, a ten gruby się z tym nie rusza w ogóle, to jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej. Dobra, pobułka, przejdź w takim razie tutaj jednym ruchem. Allardyce ma trzy ruchy, więc podejdź do drzwi. Skoro są zamknięte, to nie powinno być nikogo w środku. O, na kod! Ciekawe. Dobra, ma trzy ruchy w takim razie. Dwa ruchy. I samo jest tam. On, no tutaj nie dojdzie zbytnio. Dobra, ale spróbuję zrobić to w taki sposób. Taktyczny zapis, once again. Tak, 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 są widoczni. Ale ekspa dostajesz, tak więc bardzo dobrze. Kontynuuj, kontynuuj. Sorry, jeśli usłyszeliście walczyć po Peter. Okej, okay, ten tutaj jest widoczny, więc tego typa niestety nie mogę tknąć, póki nie załatwię tych dwóch, a chociaż tego. Okej. Okay. Mamy jakiś... jakiś budzik. Okej, okay, teraz tego typa... No, szanse są małe. A na tego są jeszcze mniejsze. Dobra, bułka. Bułka ma jeden ruch jeszcze stoi. Dobra, samo jest tam, niech się tutaj przybliży. Tak, 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 wiem, że on tu jest. Mam zapis w razie tu. Kolejny typ jeszcze tu. O! O! Okej, dobra, dobra, okej. Czyli jednak podeszłem za blisko. Podeszłem, podszedłem, lelele. Nieważne. Jaj. Z tej odległości to mam 0% szans. Dobra, samo jest stan. No może podejść maksymalnie tutaj, ale czy on ma ten talent? Szczerze nie pamiętam. Chyba nie. Kiedy się zainteresował.
No nie, on może tylko kazać mu podnieść łapy, nic więcej. Czyli to jest drobny problem. Allardyce. Stąd ten nic nie zrobi, ale tego moglibyśmy spróbować zatrzymać, więc spróbujmy. Tak, widzimy. O dziwo, ten dalej ma tylko lekkie zainteresowanie, mimo iż przed nim stoi typ, kurde, ewidentnie nie od niego. Więc dobra. Zapisik. Siada. Niestety nie. Spróbujemy ponownie. Znowu się nie udało. Zaś się nie udało. No come on, człowieku! Dawaj te łapy w dół i na glebę! No, ja pierdolę, ile razy mam to jeszcze wczytywać? No wreszcie, Boże. Która to próba już była? Nawet nie wiem. Dobra, na wszelki wypadek, gdyby miał mnie przyuważyć, to już niech ten typ jest złapany. Dobra, nie usłyszę na szczęście, to bardzo dobrze. Rogue. Przejdzie tutaj. Ląd, ale ten typ interesuje mnie bardziej. Dobra, tu bierzemy małą apteczkę. Tutaj coś ciekawego. No i dobra, zgarniamy typiarza. Bardzo ładnie. No a tym się możemy od razu ustawić. Kurde, tutaj miałem to jeszcze. Dobra, zgarniamy to kiedy indziej. No i bułka zostaje. Brick Breaker jeszcze może się ruszyć. Gdzie by cię przesunąć? No tu jesteś troszeczkę za blisko typa. Przejdź tutaj. Dobra, teraz mam szczerą nadzieję, że ten typ nie postanowi nagle się odwrócić i wejść do środka, bo to teraz wszystko by im naprawdę popsuło. Jeszcze teraz pewien zapis. Drugą stronę idzie, to bardzo dobrze. I bueno, to bardzo bueno. Okej, okay, bułka. Allardyce, jakie masz szanse na zatrzymanie tego typa? Niskie, żeby go od razu zgarnąć. Ale jest to szczerze coś, co chcę naprawdę spróbować. No bo przy okazji dowiemy się od razu, czy jak go zatrzymamy, to czy oni jakoś na to zareagują. Zobaczmy. To się nie udało. Wymagamy próbę w takim razie. Nie. Zgarnięty. Nie, żadnej. Okej, okay. To mi to jak najbardziej na rękę. Dobra, tutaj już nie powinno być nikogo, ale zobaczmy. Co się tu kryje? Nie ma złość, okej. Wejdź tu. Okej, pusto. Allardyce niech czeka. Bułka. Bułka niech przejdzie tutaj. Dobra, nie ma czego. Samo jest tam, zajumaj papieroski. Przenieść się tutaj. Przemieść się. Allardyce czeka. Ty, co to jest? Asset Video. Done and done. Tutaj. Czarna herbata. Tak, tutaj jak pójdę, to jest na widoku, ale tu powinno być lepiej.
Okej. Okay. No oni się tak strasznie na tym przodzie rozstawili, nie? To jest ten naprawdę spory minus. Wyjścia od tej strony. Jakaś woda kolońska. Okej, okay, teraz już, jak teraz nic nie zrobię, to będę miał trzech ludzi z trzema akcjami. To jest najbardziej na plus. Teraz podchodzi. Ten natomiast odchodzi. Ten też podchodzi, ale oni często, oni tak ruszają strasznie tylko w tym małym kręgu. To jest bardzo mi nie w smak. Wejdź tu. Ja cię sunę, ile tu jest typa. Czterech typów tylko z tej strony. To jest trzech kolejnych. Dobra, jakie mam szanse na zatrzymanie go z tej odległości? No, jako takie. Dobra, w razie W kolejny taktyczny zapis. Nice, udało się od razu, pięknie. Okej, ona niech tu zostanie. Rogue jest z tej strony. No tak, bo tu jest gościu oczywiście. Stój. Tu się przysuń bliżej, żeby lepiej widzieć. Czekaj. Ty przesuń się tutaj, żeby mieć lepszy widok na tę stronę. Dobra, to zużywa akcję niestety, więc sobie odpuszczę. Allardyce. On może się przesunąć. On jest tak w miarę kryty. Breaker. Chcę zrobić takie przejście od tej strony. Nieźle. Ciekawe, czy mogę te drzwi otworzyć. Roger. Spróbujmy. No i tak, on nie ma cierpliwości, więc też nie ma znaczenia. Nie, nie mogę otworzyć. Done and done. Poczekajmy od tutaj przy oknie. Ardest nic nie robi. Samo jest tam jeszcze, może się ruszyć. Ten przejdzie w stronę. Świetnie schowa za autkiem. On ma ten jeden ruch jeszcze, no ale on wiele nie zrobi, więc poczekamy. Jakieś ślugi chyba znowu są do wzięcia, jeśli dobrze rozpoznaję model przedmiotu. Tutaj coś może być jeszcze ciekawego. Wow, że on go nie widzi, to jestem naprawdę w szoku, nie? Patrzcie, jak on blisko jest Allardyce'a, jak on go nie widzi? Zatrzymanie powinno być za pierwszym razem. Serio, nie udało się? No ludzie! Kto jest tam? Dobra, jebać, dla czegoś takiego robi zapis. Dobra, oni się sobie nie ruszają na szczęście, tylko tego pilnują. To mi jak najbardziej na rękę jest. Ale tu wolałbym mieć i Rogue, i nią z trzema ruchami, nie? Przygotowane. Na razie spróbujmy zwiedzić tamten hangar. Kolejnych takich typów. Super. Jak to wygląda? 50 na 50. Więc dobra, kolejny taktyczny safe. Widzicie, to jest to, o czym mówiłem, nie? Tak wysoka szansa, się nie udało. Nie! Kurde! Chciałem robić save'a, chciałem kurde wczytać save'a. Żeby się nie pierdolność. No dobra, tu akurat jest 50 na 50, więc to w sumie nie jest taka wysoka szansa. No ale... No z tą jej perswazją to powinno się bardziej przechylać na stronę zaaresztowania. Dobra, na niech czeka. Rogue, niech się przesunie tutaj. Okej, okay, mamy Buna, dwóch tych ciężkich typów i jeden taki zwykły. Czyli tak, wypadałoby tutaj wkroczyć i nią, i Bułką, gdzie Bułka musiałaby tego zaaresztować. Przecież tak, Bułka musiałaby się tutaj ustawić i go zaaresztować, albo ona.
A wtedy druga się przesuwa bliżej tego typa. Chyba, że oni się ruszają, co mówi nawet na rękę. Ale zobaczymy. A ten drugi to jest Brick Breaker. Oni mają chyba podobną ilość expa, więc... Dobra, Brick Breaker niech zgarnie tutaj to. Co jest co? Rand chyba? Brick Breaker zgarnie typa. Przemieszcza się tutaj. Czy możesz to zgarnąć tam? Może, dobra. Notka. Ilja, ty dupku, twoja mini lodówka przyjechała tydzień temu w schowku i tak nigdy nie ma miejsca teraz, jak jeszcze ten grad zagra za drogę. Nikt się nie może przycisnąć. I na chuj kazałeś ją tu przywieźć? Chciałeś ją wstawić do nowego mieszkania, nie? Zabieraj ją stąd, bo wyślij tę pierdoloną lodówkę do Kolumbii. Kod to 2822. Dobra, to tak. Allardyce, niech się wstawi tutaj. Będę miał 3 ruchy. Zdała stąd naprawić? Nie zdała, ale z trzema ruchami nie ma problemu. Jest tam powoli się przesuwa, ten gość jeszcze jest przez 3 tury nieaktywny, także nie ma co się martwić. I tutaj musimy wejść, czyli teraz nasz koleżka będzie się coraz to bardziej cofał. Znaczy coraz to bardziej, po prostu będzie się powolutku wycofywał. Okej. Okay. Reszta czeka. Dobra, ten się przemieścił, ten drugi nie bardzo. Ci dalej stoją. Bułka, dwa ruchy by wzięła. Ta by zużyła jeden. Dobra, to spróbujmy zrobić tak. Bułka nie przejdzie tutaj. Czy to nie widzi? Nie widzi. Jakie szanse? No, patrzcie, też niewielkie. Znaczy, lekko poniżej połowy, więc dobra. Idealnie za 5. Da się? Nie udało się. Więc spróbujemy jeszcze raz. Mi się nie udało, niestety. Nice, teraz się udało. Pięknie. Rogue. Teraz podejdź. What the hell? Już no godzinę to nagrywam? Kiedy ten czas zleciał? Dobra, Rogue niech tu czeka na tego typa. Czekaj, czy musimy naszego typa zabrać gdzieś na stąd, czy on jakby nam będzie pomagał już potem? Dobra, mógłbym w sumie Duwalem tego gościa zastrzelić, no ale wolę tego nie robić, bo niestety, przez to, że Duwal nie ma tłumika, te strzały są dość mocno słyszalne. A nie ma tutaj czegoś takiego, jak było z tego, co pamiętam w... Sniper Elite, że dało się wykorzystać hałas jakiś generowany przez otoczenie, aby wytłumić dźwięk strzału. A tu niestety takich hałasów nie ma. Silnik. Pięknie. No i samo jest tam. Podchodzi. No i zgarnia tego gościa. Bardzo ładnie. Aha, dobra. Okej, okay, i rozumiem, jak gościa nie w ciągu jednej tury dwa razy nie powalę, to mu się jakby odnawia ta jego osłona. Przez co nie da się go zdjąć tak na raz. Dobra, mamy bułkę, która może go zgarnąć z dystansu. Dobra, bułka niech podejdzie tutaj. Allardyce, ty podejdź tutaj. Mnie dalej nie widzi. Super. I kolejny taktyczny zapis. No i zobaczmy, czy tego się uda od razu. Nie udało się. Więc ponawiamy próbę. Teraz się udało. Pięknie. Dobra. Jaka może tutaj podejść się przygotować do tego. Ona ma... Trochę większe szanse, no ale dalej są to marne szanse, więc... O ty, chociaż nie, czekaj, nie, niech nie bułka, właśnie niech Brick Breaker go zgarnie. Więc dobra. Pałą w ryj. Od niej. Taser. No i pięknie, na 4 tury gość jest wyłączony.
Samo jest tam, niech się kurde jakoś lepiej ustawi. Może tutaj tak na czujce niech stoi. Okej, okay, no i Rogue. Affirmative. Okej. Okay. I nasz ziomeczek tutaj jeszcze idzie. Dobra, to jest tyle. 11 tur do unieruchomienia tego samolotu. Jeśli samo unieruchomienie samolotu już jest końcem misji, no to wolałbym to jednak odłożyć w czasie. Teraz Brick Barker dostaje ładny zastrzyk expa. I dobra, na razie wolałbym się cofnąć jako on właśnie do tego miejsca startu i zrzucić tę paczkę. Czy to się liczy jego ruch, tego topienia czaju? O, a nie, nie liczy się. Dobra, mind. Dobra, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale on jakoś tu stoi. Nie buka, tylko Allardyce. Zajmie się tym. Unieruchom. No i pięknie, zadanie wykonane. Dobra. Okej, zobaczmy. Splądrowaliśmy całe to miejsce. Nikt nie jest martwy, 36 aresztowanych. I dodatkowe zadanie ukończone. Totalnie na oparte, jakbym chciał, to mógłbym się tam jeszcze przesunąć na dół i tamtych typiarzy też zgarnąć, ale już wolałem sobie to odpuścić, nie? Dobra, kontynuuj w takim razie. Zobaczmy, jak to wygląda z levelami. Paląca zemsta. Niestety nie mam nic lepszego do wzięcia, więc muszę wziąć to. Punkcik strzelanie. No i Bułka jest pierwszym funkcjonariuszem, który ma maksymalnie wszystkie statystyki. 10 level to jest maksymalny, widzę. A Sokoloko czy Czarny Rycerz? Rycerz. Siła czy celność? Siła. Czy będzie kolejny level? Będzie. Zemsta czy oko? Oko. Ponownie w siłę. Czy będzie jeszcze jeden poziom? No niestety nie. Okay, on dostanie chyba co najmniej dwa poziomy. Tak. Zatrzymanie, to oczywiście. Wrócimy do siły. Nie? Cierpliwość, to jest must have. Jak mogę wybrać to za coś innego, to zawsze wolę wziąć cierpliwość. To jest zajebisty talent. A im więcej policjantów to ma, tym lepiej dla mnie. Cyk, cierpliwość. Wrócimy w siłę. Okej, okay. Level. Perswazja, to plus zatrzymanie, to jest zajebiste połączenie. Okej. Okay. W sumie nie tylko plus przy zatrzymanie, także to... żeby te łapy w górę i się nie rusza, nie? To jest też dobre. No i cyk, siła perswazji. I punkcie w siłę. Czyli czy strzelanie nie byłoby u niego lepsze. Trudno. Samo jest Jan. Zatrzymanie poproszę. Punkcik w szybkość. Levela niestety nie ma. Mamy prawie maksymalny szacunek dzielni. Łącznie 1200 sprzedajemy. Mamy 25%, daj 50%, zatrzymaj wszystko. Dobra, tym się możemy podzielić. No i tak, maksymalny szacun. Uuu, i nagroda 1000. A ciekawe. Bun. Oczywiście nie ulegało dla mnie żadnej wątpliwości, że mnie uratujecie. Ale w nocy było trochę strasznie, a te robaki są wkurzające. Różne myśli chodzą ci po głowie, jak masz na nią zarzucony worek. Zaczęło mnie nurtować pytanie, czy zostałbym gliną, gdyby moi rodzice kupili mi wymarzonego szczeniaka? Co ja gadam, to pewnie zmęczenie. Tak czy inaczej, mogę ruszyć do walki, dajcie mi ich. No i dobra, gość uratowany. Livet, nie udało się ratować tego gliniarza, zginął w eksplozji w centrum sportowym. No niestety. Czyli tak jak sądziłem, albo. Szkoda, bo naprawdę chciałem uratować obu. No ale pewnie jakbym poszedł do tamtego i tego bym uratował, no to nie ma opcji. Wiecie, no albo jeden ginie w eksplozji, albo drugi leci do Kolumbii, nie? No jedno z dwóch. Nie da się pewnie uratować obu naraz. No ale Liwe też jakiś mega dobry nie był, więc nie ma co się martwić. I gdzie jest kolejne? W kopalni. Ciekawe. No dobra, tym się zajmiemy w kolejnym materiale.
w tym ode mnie to będzie tyle. Na szczęście nie trwało to 5 cholernych godzin, jak w przypadku tego cholernego rancha. I błagam, nigdy więcej takich misji. Bo to rancho, godzinowo, to był jakiś żart. No ale dobra, trudno się mówi. Nie udało się przetrwać jednego. Misja na szczęście była na jeden odcinek. No wiadomo, nie, mam teraz godzinę 22, 22,5 może plus intro czasu nagrania. Ale to tam po prostu wytnę te momenty, kiedy typa właśnie przesuwałem do tego, albo kiedy tam ich przesuwałem wyżej. To mogę wyciąć, bo to się nic takiego nie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w Rebel Cops, w którym będziemy wykonywać zadanie związane z kopalnią. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!